czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małopolskę. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie, moi kochani, w kolejnej trasie Pieszo przez Małopolskę. Proszę Państwa, za naszymi plecami miasto Brzostek, konkretnie ścisła zabudowa Brzostka. O samym mieście Brzostek macie film, więc do niego odsyłam. Zresztą chyba w ekranach końcowych zrobię Wam nawet do tego filmu odnośnik. My natomiast dzisiaj mamy do zrobienia trasę po całej gminie Brzostek. No może nie po całej, ale po jej północno-zachodnich, północnych i północno-wschodnich rubieżach. Będę Wam chciał pokazać parę fajnych miejsc, które warto tutaj zobaczyć. Między innymi cmentarze z I wojny światowej, parę takich kościołów neogotyckich, również bardzo tragiczną w skutkach sytuację, jaka miała miejsce w 1846 roku. Mijamy, proszę Państwa, po lewej stronie Kamienną Górę, 283 metry nad poziomem morza i wchodzimy już w pierwsze domy miejscowości Skórowa. Już, proszę Państwa, praktycznie jesteśmy w centrum Skórowej. Skórowa, która była w XIX wieku własnością rodziny Woronieckich. O, tu proszę Państwa, po prawej widać dalszą część naszej wycieczki. Teraz idziemy do cmentarza z I wojny światowej. Potem tu w dolinie będzie Przeczyca. I potem mamy to pierwsze wzgórze. Tam jest jeden cmentarz. Koło tego pałąga na wzgórzu już jest drugi cmentarz. I to dalsze wzgórze z taką wielką polaną. Tam jest kościół pod wezwaniem Świętego Grzegorza. Góra Świętego Grzegorza i Górza Jawornik. I tam też będziemy szli, proszę Państwa. Na tamto właśnie wzgórze i tu jest kamera i góra Bania 422. Również na to wzgórze będziemy szli. Jedynym, proszę Państwa, zabytkiem Skórowej jest cmentarz numer 229 Skórowa, zaprojektowany przez Gustawa Rossmana. Pochowani tutaj żołnierze z walk z końca 1914 oraz początku 1915 roku, gdy rozgorzały krwawe walki o dolinę rzeki Wisłoka. Pochowano tutaj 55 żołnierzy austro-węgierskich oraz 34 żołnierzy armii rosyjskiej. Centralnym pomnikiem jest betonowy krzyż z metalową cierniową koroną. Jesteśmy, proszę Państwa, w Przeczycy. Przeczycy, która była pierwszy raz zmiankowana pod koniec XIII wieku. Na niedalekim wzgórzu zwanym Zamczyskiem archeolodzy odnaleźli datowane na IX-XI wiek grodzisko. Czy na tym grodzisku, na jego podwalinach mógł w XIV wieku istnieć zamek rycerski? Prawdopodobnie tak, ale dowiemy się tego pewnie za czas jakiś, jak zostaną tam przeprowadzone większe prace archeologiczne. Do zabytków Przeczycy należą i będziemy to pokazywać, te zabytki, tak żebym je zwiedzał. Cmentarz numer 228 Przeczyca, zaprojektowany przez Gustawa Rossmana. Położonych tutaj mamy 49 żołnierzy, 25 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 24 żołnierzy armii rosyjskiej. Następnie sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, wybudowanej w stylu neogotyckim w
latach 1904-1906 z witrażami z lat 1914-1918 polichromią z 1930 roku. W środku możemy odnaleźć figurkę gotycko-renesansową z połowy XV wieku. Figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ostatnim, proszę Państwa, zabytkiem jest dwór z końca XIX wieku, wybudowany jako siedziba rodu Kaczorowskich. Dwór w stylu modernizmu, dwukondygnacyjny. Obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa. I w tym momencie, proszę Państwa, kończy się część pierwsza naszej pięknej trasy i zapraszam klasycznie na godzinę 18:00 już jutro do części drugiej. A piękną trasę po gminie Brzostek pokazywał Wam podróżnik Iti. Na razie. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.